Jeśli nie jesteś idiotą, to będziesz umiał zrobić ten chleb. Witajcie ponownie. Dziś przekażę Wam mój sposób na banalny chleb, który wymaga minimum umiejętności i wysiłku. Przygotujesz go wyłącznie z czterech składników. Najlepiej zacznij go robić wieczorem, aby rano móc upiec świeży, pyszny bochenek. Do dzieła! Rozpoczynamy od wody w temperaturze pokojowej. Do miski wlewamy 360 ml. Czas na drożdże. Używam suchych drożdży instant. Dodajemy ich w płaską łyżeczkę, czyli około 3 g. Teraz drożdże należy rozmieszać i rozpuścić. Możemy to robić energicznie, aby napowietrzyć nasz roztwór, ponieważ drożdże lubią środowisko tlenowe. Dodajemy 450 g mąki. Ja użyłem mąki chlebowej typ 650, ale typ 450 lub 500 też w tym wypadku da rady. Na koniec łyżeczka, czyli około 8 g soli. Teraz wszystko należy wymieszać, tylko i wyłącznie do momentu, gdy nasze składniki się połączą i nie będzie widać suchej mąki. Przykrywamy folią spożywczą i odkładamy w temperaturze pokojowej na 6 do 8 godzin. Jak to się dzieje, że chleb może się udać bez wyrabiania? Z pomocą przychodzi czas. Siatka glutenowa potrzebna przy pieczeniu chleba wytwarza się, gdy mąkę potraktujemy trzema czynnikami. Ruchem, wodą oraz czasem. Gluten tworzy się samoistnie po dodaniu wody do mąki, natomiast jest to proces bardzo powolny, który możemy przyspieszyć zabiegami typu ugniatanie albo składanie. Jeśli odejmiemy ruch, a dodamy czas, otrzymamy pełnowartościowy i fantastyczny wypiek. Po czasie, gdy ciasto wyrastało, rozgrzewamy piekarnik do 240 stopni z naczyniem żaroodpornym w środku, a kawałek papieru do pieczenia dokrawamy do kształtu mniej więcej dna tegoż naczynia. Nasze ciasto należy teraz wyłożyć na blat delikatnie opruszony mąką. Ciasto będzie dość leiste i klejące, natomiast staramy się nie dosypywać mąki. Aby uformować bochenek, prowizorycznie składamy ciasto. Zaczynamy od górnej krawędzi, którą zakładamy jak kopertę, następnie boczne krawędzie i na samym końcu dół zakładamy na górę. Następnie przy pomocy silikonowej szpatułki lub innego płaskiego narzędzia wyprowadzamy nasze ciasto na spacer po blacie. Kolistymi ruchami staramy się wprowadzić szpatułkę pomiędzy blat a ciasto, delikatnie je przesuwając. Dzięki temu zabiegowi nasze ciasto nabierze kształtu i nabierze napięcia powierzchniowego, dzięki któremu nasz bochenek będzie miał ładny kształt i pięknie się otworzy. Ciasto przekładamy na przygotowany wcześniej kawałek papieru. I odkładamy na bok do wyrośnięcia do momentu, gdy nasz piekarnik z naszym naczyniem się nagrzeją. Po tym czasie naczynie wyciągamy, otwieramy i przekładamy chleb do środka. Przy pomocy żyletki lub bardzo ostrego noża wykonujemy nacięcie wzdłuż bochenka. Zamykamy pokrywkę i naczynie wstawiamy do piekarnika na około 30 minut. Po tym czasie piekarnik otwieramy, podziwiamy pięknie wstępnie upieczony chleb, zdejmujemy pokrywkę i dopiekamy przez kolejne 20 do 30 minut, w zależności od tego, jak bardzo przerumienioną skórkę lubicie. Gotowe. Pamiętajcie, że chleb przed pokrojeniem należy jeszcze ostudzić,
Polecam do tego albo metalową kratkę, albo na przykład dwa widelce lub dwie łyżki położone w ten sposób, aby spód bochenka nie dotykał blatu. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia następnym razem.